Odpowiadając na pytanie pana posła, obecnie Unię Europejską jako całą grupę krajów, jako wspólnotę obowiązują dwa cele klimatyczne. Cel obniżenia emisji o 55% do roku 2030, który wspólnie, jako wspólnota powinniśmy osiągnąć, żeby uniknąć pogłębiania się katastrofy klimatycznej, o której wspominałam, która generuje wielomiliardowe koszty dla Polski, w tym aktualnie głównie dla rolnictwa. I ten cel wspólny dla całej Unii Europejskiej jest przyjęty na poziomie 55%, wynika z prawa klimatycznego, które zostało przyjęte w Unii Europejskiej, w tym przyjęte przez Polskę. I drugi cel, który obowiązuje nas jako kontynent, jako grupę krajów Unii Europejskiej, to cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Tutaj doprecyzowanie, bo państwo mają taką obawę i gdzieś słyszałam z kręgów posłów na poprzednich wystąpieniach, że zero neutralność klimatyczna oznacza zero emisji. Tu chcę jasno państwu to wyjaśnić. To oznacza zero emisji netto, co znaczy mniej więcej tyle, że do końca, do roku 2050 powinniśmy produkować dokładnie tyle emisji jako kontynent, jako Europa, jako najlepiej świat, żeby uniknąć pogłębiającej się katastrofy, ile pochłaniamy. Też pocieszę i dodam państwu pewności, że jest to kierunek, który po pierwsze zwiększa nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, o którym mówiłam, zmniejsza import energii i uzależnienie Polski od importu energii netto, które dzisiaj widzimy i które się pogłębia, czego państwo, zwłaszcza myślę panowie z Konfederacji, szczególnie nie powinniście chcieć. Nie powinniście chcieć, żebyśmy byli uzależnieni od energii z Rosji. Nie powinniście chcieć, żebyśmy byli uzależnieni od energii z Kazachstanu, od energii z innych krajów, zwłaszcza z krajów mało demokratycznych albo całkowicie niedemokratycznych. Więc jest to zgodne z interesem państwa, interesem obywateli, jest to również zgodne z państwa programem, ale również potrzebne jest to, żeby zabezpieczyć, nas klimatycznie, żebyśmy jako Polska co roku nie ponosili strat, głównie rolnictwo, o które tak bardzo się martwimy i troszczymy, nie ponosiło strat rzędu 6 miliardów złotych rocznie przez same tylko susze, pożary i podtopienia pól i upraw. Dlatego to są główne powody, dla których absolutnie potrzebujemy realizowania tych celów, dla naszego bezpieczeństwa i naszej suwerenności. Dziękuję, pani minister.